muszę przyznać obiektywnie, że Golf 4 to jest po prostu bardzo ładny samochód i on dobrze się starzeje. Może nie w środku, bo w środku wygląda tak bardzo, bardzo echt po niemiecku, ale na zewnątrz całkiem okej. Jak go obniżyć, troszkę podrobić, dokleić jakiś spoilerek, to całkiem okej. Moi drodzy, ja pochodzę z województwa opolskiego i tam 99,9 18-latków marzy właśnie o Golfie 4, koniecznie w silniku 1.9 TDI. Te odmiany 1.8 Turbo R32 u nas nie są tak popularne jak właśnie Golf TDI. Wiadomo, mało pali, duża moc, a i pod remizą można laćka spalić. Golf jaki jest, każdy widzi. Wydaje mi się, że ta generacja była bardzo podobna do Golfa 3, no ale to chyba nic złego. Każdy Golf to jest naprawdę lider w swojej klasie i tak samo było w przypadku tej generacji. Są tacy, którzy na słowo Golf dostają gęsiej skórki. Innych dopada obrzydzenie. Trudno powiedzieć, co sprawia, że Golf jest takim fenomenem, ale jedno jest pewne. To jeden z najważniejszych samochodów w historii bez względu na generację. Czwórkę pokazano w 1997 roku i produkowano do 2003 roku. Kombi zjeżdżało z taśmy 3 lata dłużej. No właśnie, a propos silników. Tutaj mamy śmieszną sytuację, ponieważ Listo otwierał silnik benzynowy 1.4, który był no jednak za słaby do tego samochodu. Później mieliśmy 1.6, no ale 1.6 jeździł tak jak 1.4, a palił tyle co 1.8. Znów bez sensu. 1.8 z kolei za dużo palił. No i dochodzimy tym samym do jednej oczywistej kwintesencji, jednej puenty, która może być tylko i wyłącznie w przypadku Golfa 4, czyli 1.9 TDI. Samochód globalny? Zdecydowanie. Golfa produkowano w Niemczech, Belgii, na Słowacji, w Brazylii, RPA i Chinach. Poza 3- i 5-drzwiowym hatchbackiem i kombi oferowano jeszcze kabriolet. Co ciekawe, w przypadku kabrioletu zdecydowano się na lifting trójki, upodabniający do kolejnej generacji. Golf w wersji sedan otrzymał nazwę Bora.